Niebawem ruszą remonty na dwóch odcinkach Alei Rzeczypospolitej. Pierwszy z nich już w przyszłym tygodniu na blisko półkilometrowym fragmencie od ulicy Gumińskiego do skrzyżowania z Zamiejską. Dla Zarządu Dróg Miejskich to spora ulga, bo 3 dotychczasowe przetargi nie pomogły w odnalezieniu wykonawcy. Ostatecznie jest firma, która zadania się podjęła. Finisz planowany na grudzień bieżącego roku, na liście prac wyłącznie wymiana nawierzchni. Nie przewidujemy tutaj ingerencji w sieci podziemne. Skupiamy się tylko tak naprawdę na doprowadzeniu jezdni do dobrego stanu technicznego. Przewidywalnie remont nie uprzykrzy życia kierowców, ale już mieszkańców okolicy najpewniej tak. Wszystko przez to, że robotnicy będą pojawiać się tam po zmroku. Gro prac budowlanych będzie odbywało się w nocy, dlatego też prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość, dlatego że będą niestety uciążliwości z tym związane. Warto dodać, że 17 listopada ZDM otworzy koperty z ofertami od potencjalnych wykonawców w sprawie remontu odcinka od Piłsudskiego do Kaczawskiej. Tu plan również jest taki, żeby zdążyć do końca roku. Sporo zależy jednak od zainteresowania firm i warunków, choćby panujących w grudniu temperatur.